Karolina Filipkowska, witam serdecznie. A ze mną prowadząca magazyn Patty Gold Dieta, Patrycja Balcerzek. Witam serdecznie. Patrycja, powiedz nam coś o sobie. Przybliż nam, kim jesteś, co robisz. Mam 22 lata i obecnie jestem w Koninie. Pochodzę tutaj z Sieradza, czyli tutaj bardzo niedaleko. Od dziecka jestem związana ze sportem i nie tylko tutaj, tak jak pani zasugerowałaś, przepraszam, w nazwie, że to piłka nożna, bo w sumie od dziecka uprawiałam różne dyscypliny, między innymi karate, grałam też koszykówkę, miałam troszeczkę styczności z lekkoatletyką, ale ta miłość do piłki nożnej zwyciężyła. No właśnie, kobieta i piłka nożna to dość niecodzienne połączenie. Czemu piłka nożna właśnie? Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego piłka nożna. Wiem po prostu, że już jako mała dziewczynka cały czas uczęszczałam na te treningi i w pewnym momencie przyszła decyzja, a właściwie mama kazała mi zdecydować, który sport, bo nie szło tak ciągnąć wielu srok za ogon. Zdecydowałam, że jest to piłka nożna. To jest chyba tak naturalny mechanizm, coś co kochasz, coś co sprawia ci największą frajdę, radość, a wtedy jak jest się dzieckiem, no to wybiera się właśnie tak instynktownie. No i wybrałam piłkę nożną. I tak do tej pory. No tak, ale piłka nożna to nie jedyna twoja miłość. Dietetyka jest też twoją drugą miłością. Powiedz nam coś o tym. Czemu dietetyka? Najpierw w sumie zaczęło się od po prostu nauk ścisłych. Moim marzeniem jako nastolatka było pójść na medycynę i zostać panią doktor. Być może wzięło się to z tego, że oglądałam wtedy bardzo popularny serial Chirurdzy. Zaczęłam studiować chemię i dietetykę teraz studiuję. Myślę, że to wszystko właśnie związane z tym sportem, tak? Ja miałam też opcję innych dróg, typu zostać trenerką, ale to jest coś, co praktycznie mnie w ogóle tak nie pociąga. W tym czuję, że się realizuję i przede wszystkim czuję się w tym dobra. Tematyce dietetyki będzie poświęcony twój magazyn. Powiedz nam, o czym przede wszystkim będziesz chciała rozmawiać ze swoimi gośćmi. Na początku zawsze będę chciała dać 2-3 minutowe rady, wskazówki, adekwatne do pory roku, adekwatne do tego, co się dzieje w mikrocyklu treningowym. Chciałabym, żeby odbiorcy troszeczkę bardziej, lepiej poznali, jak wyglądają właśnie te okresy treningowe, mikrocykle, makrocykle w piłce nożnej i do tego dostosować tę tematykę. A jeżeli chodzi tutaj o gości, to naprawdę myślę, że tutaj bardzo dużo fajnych, ciekawych osób postaram się przybliżyć. Nie tylko dietetyków, chociaż też na pewno chciałabym zaprosić tutaj doktorów, psychologów sportowych, trenerki, zawodników i zawodniczki. Z czasem może też fizjoterapeutów. Wszystko, co jest związane z jak najlepszym samopoczuciem zawodnika, czyli te wszystkie parametry, które mają wpływ, tak? Czyli przede wszystkim też odnowa biologiczna, aspekty związane z treningiem, no i ta dieta. Powiedz nam, jak bardzo ważna dieta jest dla sportowca i czemu to jest tak ważny aspekt podczas treningów? Dieta odgrywa bardzo dużą rolę w życiu każdego człowieka. Nie możemy tutaj się zawężać tylko do grupy sportowców. Musimy też spojrzeć na sportowca jak po prostu na zwykłą osobę, z tym, że właśnie sportowiec wymaga szczególnej uwagi. Dlaczego? Ponieważ aktywność fizyczna podczas treningów jest na dosyć wysokim poziomie. Im ktoś bardziej jest profesjonalny, tym te obciążenia są większe i tutaj dopasowana dieta pomaga zawodnikowi optymalnie się czuć na treningach, ale przede wszystkim optymalnie się regenerować pomiędzy sesjami treningowymi, bo wielokrotnie jest tak, że są to 2 albo nawet 3 jednostki treningowe. Proszę sobie wyobrazić 2 lub 3 razy dziennie po 2 godziny ćwiczyć. W tym momencie dieta odgrywa niesamowite znaczenie, dieta i sen, tak? Dodatkowo też suplementacja. Tutaj widzimy, jak szeroki jest wybór suplementów i łatwo się pogubić. Dlatego tutaj takie wskazówki dietetyków czy osób, które świadczą takie porady, są czasem na miarę złota.
Czy w magazynie odnajdą też coś dla siebie osoby, które nie są związane z sportem? Czy będą jakieś smaczki dla zwykłych ludzi? Myślę, że tak. Przewidziałam to w takiej ciekawej formie. Wiele osób lubi gotować, wiele osób lubi usłyszeć coś nowego i takie wskazówki, które będą też dotyczyły przede wszystkim sportowców, znajdą zastosowanie u zwykłych ludzi. Myślę, że bardzo ciekawym i oczywiście zachęcam do oglądania odcinek z kucharzem, który przybliży nam właśnie tajemnice, smaczki, co zrobić, żeby coś lepiej smakowało. Niejednokrotnie też się zdarza, że sportowcy mają wysublimowane smaki i im też trzeba dogodzić. No to cóż, pozostaje nam tylko zaprosić na twój magazyn. Oczywiście, więc ruszamy z nowym magazynem. Jest mi niezmiernie miło, że mogę prowadzić program Patty Gold Dieta i zapraszam wszystkich do śledzenia w nowym piłkarskim programie Świat Piłki TV.